A mam pytanie, a nadal nie wierzysz w ten urodzinowy live? Tak. No dobrze. Poczekaj, bo ja bo mnie rodzice... Ej, bo czekaj, bo muszę... Ja zaraz będę musiał pójść do rodziców z jedną sprawą. Czy ja się sam zadeszkowałem? Nie. Tak. Ale sam sobie przyjąłeś low ground. Po co ja zaraz masz będę? Kartę. Zaraz będę. Masz kartę. Marcel, ja już jestem. No wiem. A mnie wywaliło z mojej wyspy. Robiłem coś bardzo kreatywnego. Zabijałeś mnie w nieskończoność? Nie. Robiłem takie coś, aż do granicy mapy chciałem potem wyskoczyć. Poczekaj, ja dosłownie za sekundkę będę. Mhm.
Jeśli wejdziesz na swoją mapę, to jak odpalisz grę, to będę grał, tylko muszę mieć wciśnięty mikrofon. Zaraz będę. Już chwila.
Marcel, mam do ciebie prośbę. No. Wejdź teraz na mój kanał. No. Wejdź na mój kanał i zobacz tam. Czy jak ci coś rzuci w oczy, to wejdź w to. No. Masz tam transmisję na żywo? Tak. I przeczytaj czat. Jeszcze raz. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Wiem, ale nie, nie ważne jest to, tylko ważny jest czat. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Jak teraz byłem, to ogarniałem live'a. Jak mnie nie było, ogarniałem ludzi, by napisali wszystkiego najlepszego. I tam ktoś nieprosto napisał, słaby jesteś. Znaczy do mnie. Nie. Więc tam przed chwilą, przed chwilą nawet dzwoniłem do twojego taty, by to napisał. To podoba ci się niespodzianka? Tak. Wiesz, bo skoro tak pomyślałem, skoro nic nie ma, skoro tego koronawirusa poza ciastkiem, to żeby chociaż chłopak coś tam miał. Więc wszyscy, którzy są obecni tam na live, to życzę wszystkiego najlepszego z okazji urodzin Marcela, czyli Chelmonskiego. Z okazji tego, jest ten live i też ogólnie z tej okazji świętujemy. No to co, idziemy na duo? No, tylko powiedzieć ci coś śmiesznego. No. Pamiętam kiedyś, jakiś typo. Ja tam grałem z typem i robiłem jakiś taki konkurs, w sensie kto tam coś najlepiej robi, nie? No. Wszyscy się jarali, że ktoś umie zrobić takie coś. W sensie, że umie tak się wspinać. Że tak? Czekaj. Nie, że takie coś umie, nie? Czy to jest banalne? No właśnie, jeszcze się tym jarał cały czas. Dobra. Ale może się tam wyłączyć live'a w tle. Ale udało się, bo ogólnie... Ktoś mnie ogląda, nie wiem kto, jeśli tam twój tata, to tam spytaj się go. A. Jak często mogę jeszcze napisać do ekipy, by napisać wszystkiego najlepszego dla Marcela? Co byś tak miał ten? Nie, A nie Będziemy grać w No dobra. A spodziewałeś się tego chociaż trochę, czy tam w ogóle? Nie. Szczerze, bałem się, że zwalę to, że zaraz sprawdzisz ten kanał i że tak się zawiesz, że takie nie zrobiłem żadnej niespodzianki. Więc szybko potem naprawdę ja tam w sensie... ogarniałem live'a, wszystkie ustawienia, mi się zrobiła aplikacja. Wszystko zrobiłem na to, stary. Potem obdzwoniłem typa. Ogólnie ja tam sobie coś budowałem i tak dalej, nie? Robiłem się i bawiłem się i telefon leżał obok mnie, ale nie patrzyłem na niego, bo on się ładował, nie? Aleluja. Masz farta, że nic nie oglądałem na YouTubie na przykład. Naprawdę mam w takim razie farta. No masz. Ale udało się, udało. Jak dla mnie misja spełniona. W ogóle jakiś Jankes nie napisał, że jesteś słaby. Wiem. On pisze tak pod każdym live, pod każdym filmem. Nie wiem, co to za Jankes. Mam to gdzieś na razie. Dobra, to wyzwij go i my na niego zagramy. Dobra, Jankes, tak słyszałeś. Skoro uważasz, że jestem słaby, to chodźmy na 1v1, na boksy, na normalnego 1v1. Więc stary, jeśli nie pójdziesz, to jesteś po prostu ciotą, która umie tylko wyzywać. Chelmonski jest mi świadkiem. Jeśli wygrasz ze mną, to jeśli masz ratowanie, dostaniesz pełną surowcą do ratowania świata. I jeszcze jak chcesz, to mogę ci tam w najbliższym czasie coś giftnąć. To jest wyzwanie dla ciebie. Czy je przyjmujesz, to zależy od ciebie. Ty nic nie tracisz, jeśli przegrasz. Poza godnością oczywiście. Zobaczysz, czy to będzie... gorzej niż ja. To tak będzie. O Jezu, to będę się śmiał. Znaczy będę się nie z tego, że słabo się... Znaczy nie z tego, że słabo gra. Tylko będę się śmiał z typa, że wyżywa mnie.
A gorzej gra od ciebie, a ja od ciebie lepiej gram, nie ukrywajmy. Bo ja nie gram tak często w Fortnite'a. Przypomnijmy, że masz 40 level, a ja 15, nie? No fakt. A praktycznie zawsze gramy razem, to ja. Ja z tobą zawsze nie gram. No i zazwyczaj. Ogólnie to minęła właśnie pierwsza godzina mojego grania. Do 22 będzie. Będę grał, to najprawdopodobniej będzie do 22 stream. Więc tak jakoś będzie. A tam mocno leżyło na tym streamie, czy nie? No, tam wirtualny chyba napisał, żebyś nie nagrywał na jednym FPS-ie. Ło ty, już do bana leci, chłop. Dobra, tam, skionele. Marce i tak dalej. A ty wiesz, że to wszystko najlepszego Blondes Game to ja napisałem szybko od rodziców, to wszystko jest. Tutaj są wszyscy znajomi, poza Jankesem, który jest takim hamem i napisał ci nic miłego. No wiem, no myślałem, że jesteś słaby. To dla mnie coś niefajnego. Więc Jankes, jesteś do bana. A ty wiesz, że chyba możesz go zbanować tak, żeby... Wiem, ale ja tak mówię sobie teraz dla jej, bo ja go, no, mogę tam zbanować, żeby nie wchodził tam na mój kanał, albo żeby po prostu nie mógł nic pisać. Ale ja mam to gdzieś po prostu, stary. Ej, ale gościu, wiesz co jest zabawne, że on tak pisze, nie? Ale subskrybuje, bo wiedział o live'ie. O Jezu, ten... Mam nadzieję, że jest tak bardziej nogę. No, mi się chyba nawet kiedyś pokazało, że on subskrybuje, czy jakoś tak. Nawet nie jestem pewien. Dlatego. No. Zdradzisz ci sekret. Ty to Jankes. Nie, dobra. Chciałem powiedzieć, że mi się nie wczytali tekstury, ale się wczytali. No mi też się na początku nie wczytali, już mi się wczytały. Dobra. Ale mi się wczytało, jak wylądowałem. Więc dobra, to ty rozwalasz. Ja myślałem, że już mam typa takiego szybkiego do wyjaśnienia. Tak. Mam dwie pompy, gościu. A ja zero. Gram double pompę. A ja mam na standardzie double pompę. No a ja mam prawdziwą double pompę. Powodzenia, by nią ugrać. Nie umiałem nią grać. No co tym bardziej, powodzenia. O, ty. Ale też tam pompka. Ja gram w ogóle na nowej czułości i tak dalej. Dobra, jest w ogóle jak słyszę, jak typy się tam nawalają, mam lunchpada, wręcz go też pieprzymi. Co ty mam, nawalają się tam? Ej, mógłbym w sumie zrobić potajemnie customy z jakimś youtuberem. I bym powiedział, że dawaj gramy customy w twoje urodziny. Bo on takie pierwsze z tobą, bym zagrał customy. I byśmy ten. No ja już słyszę, kurde, jakieś te. Kazał wszystkim się podkładać pod nas. Żebyśmy już robili easy wina. Żebyś powiedział, że jesteś dobry, potem ci powiedział, że to są custom. A czy na customach się liczą? Ja raz zrobiłem, ale chyba się nie zaliczył, ale nie jest. Znaczy, liczy się chyba win, ale. To bym musiał poprosić, żeby ktoś mnie wiedział. Czy nawet, żeby się nie liczył, tylko żeby były te. Jakieś tam parasole. To tego nie jestem pewien, bo zawsze grałem customy, kiedyś miałem wino. Wiesz co, ja się tutaj leczę, tutaj masz bandaże i to ty je weź. Bo ja tu na razie czy chodzę ja poparzony. A to niepotrzebne jest nam. Ja wolę bandażownicę akurat. Niż te dwie rzeczy. Ej, dobra, bo ja widzę typa. Pomożesz? Co? A gdzie? A blisko. To teraz oznacz gdzie? A, tu. Za 29. Dobra, zramiłem.
Nie komentujmy tego w komentarzach. Ja spróbuję się dodzwonić do kolegi, bo prosił mnie, żebym mu pokazał, żebym do niego zadzwonił, kiedy jest live. A, zablokowałem się w schodach. Mogliśmy zostać na kreatywie. Co? Mogliśmy zostać na kreatywie. Ale dostałem level, to tam fajnie. Dla ciebie tylko level, level. O, to z okazji twoich urodzin, to możesz mi gift, to możesz mi coś giftnąć. Robię ci łaskę. Haha. No, jeszcze co chodzi. Wiesz o co chodzi, ziom? O co ci chodzi, ziom? Jak będę miał, ja jak tak... będę miał 99 level, to sobie kupię karnet, jak nie kupię hodowców. Nikt tego nie słyszał. Nie. Nikt z tego nie słyszał. To się nie wydarzyło. To tylko w twoich snach. Rozumiesz, że chyba tylko 3 albo 2 razy w całym karnecie są darmowe fałdowce? Normalnie jest jeden. Jeden darmowy fałdolc? Fałdolc? Nie, jest raz. No jest na pewno jeden. Są 3 chyba. Ale normalnie, dobra, nie czaisz. Raz. No nie czaisz. Dwa. Po twoim rozumowaniu. 3. Za darmo są 3, ale jest więcej nie za darmo. No wow. Dawaj gotowość SS Reynolds. Czy ty powiedziałeś pierwszy raz dobrze moją nazwę? Tak, SS Reynolds. Lećmy gdzieś normalnie. O Jezu, już drugi raz mnie prawie wyłączył Fortnite'a. Nieładnie SS Reynolds. Co? Nic. SS Reynolds. O, ja bym musiał w sumie pójść tam na ratowanie świata, konkurs, pokazać coś na konkurs. Pokazać, bo nikt nie chciał ruszyć z dupy, by napisać komentarz. Ej, ja się zgłaszam do konkursu. Konkurs. Ej, a co gdyby tylko jedna osoba się zgłosiła? No to ona wygra dzisiaj na live, ja muszę tam, ja tam zobaczę. A to jest... na takiej zasadzie, że gdyby nikt nie wystartował, to ty byś to wygrał, czy byś to gdzieś zostawił? Nie, to bym pewnie zrobił kolejny konkurs. Ogłaszaj konkursy na nie swoich kanałach, w stylu jakiś live'er, gdzie są ludzie. Tak 1000 osób i wtedy ogłaszaj. Mogą mnie zbanować, raz chciałem... swój kanał, ale mnie zbanowali. Jakoś mi tak wyłapano i mnie zbanowano. Ale to wtedy się nazywałem jeszcze tak, to moja przypolowa nazwa jeszcze była. Ale to nie mów jej, bo ja nie mów jej, bo ona naprawdę nie wiem, czy jest gdzieś na odcinkach. Ale to ma być taka nazwa, że wiesz, że tam zrobię odcinek o sobie i tam powiem, jaka była moja pierwsza nazwa, jak kanał ewoluował. Proszę. Ten twój o Jezu, ale czemu ty się tak wtedy nazwałeś? Bo byłem idiotą. Pamiętam, że się kończył na duże B. A filmy... ja wciąż nie usunąłem tych filmików z tego, jak to było na początku tam. A wiesz coś najlepsze? Że one mają po 50 wyświetleń. Ale tak dużo szybko je zrobiły. No tamta nazwa była najlepsza, no. Jak ludzie ją poznają i będą chcieli, żeby taka nazwa się pojawiła, to... Tekstury mi się nie wczytały, no. Mi się nawet wczytały, mam live'a, więc ty tam nie marudź. Dobra, przypomnij ci, jakie mam. Ty nie marudź. Ja pierdzielę. No, mam wędkę, gościu. Mam wędkę... MK Thomasa. I pompę. Teraz mi to. Gościu, ja nie wchodząc do domków mam takie już. Ja pierdzielę. Epic Games, naprawcie ten błąd. Czemu?
Nie no, tak se akurat dla... Ja se teraz akurat tak dla jaj powiedziałem. Ale tak, ogólnie to ja idę do ciebie, żebyś nie zginął. Ja widzę kroki ogólnie. To pewnie moje. Bo jestem blisko ciebie, ale albo... W sensie... Widzę. Albo... Ja widzę tylko przeciwników, więc tak trochę się... Ej, dobra, bo ktoś prawie mnie, wiesz, urznął. Chciałem pójść po taktyka, więc się cofnąłem do ciebie. Ja mam taktykę. A ja mam właśnie wolną. I no, mój lud jest koszmarny. Mój też. No, se gada... Nie, no nie gadaj, że tutaj jest ulepszacz. Ratuj! Ja nie wiem ogólnie, czy ty się strzelasz, czy... No nie, w ogóle. Szybko, typo ma tylko pistolet. Ładnie, no. Szybko, lecz. My jesteśmy się zmieniać. On jeszcze nie leży, gościu. No bez jaj. A on miał w ogóle full keba, wiesz? To, że on... Najpierw dostał za 18, potem za 78. Wiesz, bo mi się pokazało ogólnie, że mój zgin... Że typu, którego ja powaliłem, to on zginął. No. To ja pomyślałem... On właśnie zginął. A co, prawie... Może oni nie byli teammate'ami. Mhm. To fajnie. Naprawdę fajnie. A poza tym, kolego, czemu nie powiedziałeś mi, że masz typów, tylko zacząłeś się strzelać i umarłeś? Myślałem, że jesteś ze mną. Nie. Lutowałem. To jest kurde, kolego. Jestem z ciebie dumny. Zewolisz lud ode mnie. Przypomnieć ci o pewnej, nie, o nazwie, nie. Ej, a czy ty się w ogóle kiedykolwiek w Fortnite nazywałeś tak, jak się nazywasz na streamie? Czyli Lorkron? Tak. Tak, nazywałem. To jest była moja pierwsza nazwa na Fortnite. Na pewno, a nie, to na YouTubie była ta fajna pierwsza. Nie, spokojnie, miałem razem by się tak nie nazywać. Ale ona była kozacka. Tu jeszcze planeta mnie trzymała w tym. Gościu, to była kozacka nazwa. Kozacka minus 300. Kozacka co nieco 300, była mega kozacka, gościu. Aha. No, Dream Fit, gościu. Dobra, najgorsza nazwa ever. W sensie nazywałeś się Srebrne Uderzenia. Nie, tak się nie nazywałem. Na całe szczęście, bo to jest głupsze chyba od tego mojego wcześniejszego. Na pewno. No dobra. Przemyśl to kilka razy. Faktycznie to jest do dyskusji. Kłóciłbym się. Ja też bym się kłócił. A może jednak to... Bajek. Serio, Bajek gra? Co? Ej, a ty wiesz, że Bajek często wbija na moje live'y i pisze: ty się nadal pocisz, albo siema Ignacio i tak dalej? Nie wiem. Gościu, on cię subskrybuje. Wiem, 69 subów w ogóle. O, zapomniałem podziękować osobie, która pewnie już tego nie ogląda. Za suba, bo tam zasubskrybowała mnie. Zostawcie sum. Ponia! Ponia! Znaczy tak prawnie masz może 65 subów. 69 jest. A ile subów jest z twoich innych kont? Nie wiem, o czym mówisz. O innych kanałach. A nie, ja nie akurat to odsubskrybowałem się wtedy. Miałem właśnie. Wtedy miałem. Tam 60 subskrypcji, potrafiłem po 60 subów, miałem jeszcze 59 subów i nagle mi i uznałem, że a ja odsubskrybowuję się, no i odsubskrybowałem się, do tego przyznaję bez winy, bo jakbym teraz zasubskrybował, miał powiedzieć 70, a na 70 subów robię konkursik.
jednak... Także zasubskrybuj ten kanał, jeżeli chcesz wygrać AWP Dragon Lore. 100% legit muska. Jeśli ty stawiasz, a jeśli ty stawiasz, to nie masz sprawy tego Dragon Lore'a. Mam urodzinki, to ty stawiasz. Dobra, dzwoń do Izaka. Poczekaj. O, dzwoni. Dobra, stawiaj, kto zadzwonił? Izek. No, napisał, nie masz prawy, ja wam dam tylko Dragon Lola. Przy okazji, od razu po imię zadzwoniła moja mama, że jestem zbyt głośno. Czy twoja mama do ciebie zadzwoniła? Na live'ie. Tak. Tak? Serio? Tak. O Boże. Co za szoro. To się wytnie. Na live'ie się nie wytnie. Trudno, zrobię... Zapiszę i wytnę. Ale wszyscy, czyli ja, będą wiedzieć o tym. Będę pisał pod wszystkimi twoimi filmami, że ten film był ustawiony. Czy to jest to, czy ja myślę, że to jest to, że to jest to, że to jest to? Nawet Lucian powiedział w końcu, powiedz to. No, on tam szczeka na coś. Chyba na kota. Czy ty widziałeś mojego kota? Tak, to jest, on jest taki pulchniutki. Ej, bo mam typa! Nie jest pulchny, jest puszysty. Ty jesteś pulchny. Cofaj. Bo ja muszę tam do ciebie dojść, a zanim dojdę, to wrócić. No jeszcze do mnie na pewno. Ja ogólnie będziemy mieli plecy, nie wiem. No, jest tu. Widzę nawet. Ktoś tu umarł. Zabrałeś mi ammo do pompy. Ja? W życiu. Oddawaj, mam. Mam 8 ammo. Ale mam tylko 28. Dawaj 8. Kolego, ja to wszystko wystrzelam w powietrze. Dawaj, nie gadaj. I tam była M-ka jakaś? No ja mam MK, ja ją wziąłem, bo... A nie, dobra, bo ja mam pistolet. A, tu jest famas, dobra. Easy. Easy klele. Zabiłem. Dobra, z dwóch stron. Aj, z dwóch stron mnie wzięli. Amen. Szumem. Nie bijcie się, on ma lepszą pommę. Dobra, bo mamy groźbę, że jeśli jeszcze raz się odezwę zbyt głośno, to kończę live'a i idę spać. Przykro. Nie tak zostało najprawdopodobniej 40 minut live'a. Jezu, jakby ludzie widzieli teraz, jak ja to liczę na palcach, to niby walnęli większego faceclapa ode mnie. Gościu, ty pies. Jak można liczyć czas na palcach? Co ty, kurde, z Rzymu jesteś? Masz te zegarki słoneczne? No, co ty myślałeś, że ja z Azji jestem?
Mam pomysł. Pójdziemy na laboratorium i ludzie będą myśleć, że to jest prawdziwa gra. Nie wyciszyłeś mikrofonu i nie zadzwoniłeś do mnie. Coś ty właśnie powiedział na wizji. Że wszystko jest okej. Okay. Że wszystko jest ustawione. Nie czemu mogę ja się o tym... Wystarczy, że ty szepczesz. Ja pokazuję właśnie moją skillową szafeczkę. Ty skinów nie dostaniecie w Polsce, tylko chyba że na polskich bazarkach. Ale to takie skiny... To takie skiny, to tylko wam babcia wyhaczy. Bo wy się tam zgubicie. Za 5 zł na bazar. Więc... Proście babcie, żeby wam wyhaczyła PSC, bo ona wam to zrobi po taniości. No, twój skin był... Twój skin był za 19 zł w zakładce V Dolce. No... Co? No... Bo wtedy jeszcze się tam kupowało, tak? No, to były czasy. To były czasy, jak był stary Fortnite. Stary Fortnite też. Ja pamiętam pierwsze sezony, jak grałem na padzie. Ale wtedy jeszcze grałem na Xboxie. Ja pamiętam, jak mój kolega się podniecał, że idealnie wyliczyłem, ile schodów trzeba postawić. Którą masz dywizję? Zyja robisz. Którą masz dywizję? Pierwszą. A mam sprawdzić na lewie? Nie, bo tego nie zobaczysz. Pamiętaj, że masz tak jakby opóźnienie. Dobra, już ci mówię. O, akurat jest... Ja mam trzecią dywizję. Ja mam trzecią dywizję. Zobaczymy. Ja mam trzecią dywizję. Zobaczymy, czekaj. Jakie, nie wierzy mi. No chłopie, czego nie zajmę, mam trzecią dywizję. No ja sobie, wiesz, zobaczę, wiesz co chodzi. Ale laguję na tym live'ie teraz. Laguję, bo ty na niego wszedłeś. Ekipa nie zdołała się połączyć, zobacz jak. Przez marudność Chelmonskiego, zobacz jak. Ma dywizję trzecią. Poszukam. Ja ci powiedziałem, że ma dywizję trzecią. Wiem. Wiesz, jest kolego najgorsze? Że ja od 8 rano, ja mam stary, będą mi przesyłać lekcje. Kolego? Mhm. Wiem, jak cię strollować. No jak? Puścić jakąś piosenkę. Z prawami autorskimi? Tak. Wiesz jak to puścić, to ja w mniej niż 5 sekund szybko wyłączę przechwytywanie dźwięku z gry. Ale to nie będzie z gry. Zadzwonić. Może też mogę wyłączyć. Daj, nie możesz. Daj, pokażemy im się moją mapę, jak się 1v1 i jak robimy 1v1. Nie. Nie. Na boksach to ja cię porobię. Ja ustawiam mapę. Boję. Za późno. Tak, tak. To pokaż, to może im pokażmy, jak ja się edytuję. Nie. Albo chodźmy na ruszone strefy oliw, albo... Ten znowu polazł na drugi koniec świata. Jeszcze dalej. Kurde, nie zdążyłem. No ale chłopie, ty wiesz, że ja cię porobię jak chcę. To ja ciebie zrobię jak chcę. Nie. Zlecić noskam. Pamiętaj, że ja mam nowe ustawienia. W miarę, no może tam niezbyt się różnią od tych moich. Bo skopiowałem od Manojka dla jaj.
Dostał za 20, a jest git. Widzisz, jak się buduje? No, to bardzo ciekawe. Ty wiesz, że tutaj nawet 2/3 dziewięćdziesiątek nie zrobisz? Nie, zrobię jedną. No, 3 już nie. Ale czemu nawiewasz od razu? Bo chcę pokazać mojego skilla. Mi się nie wczytał twój skin tak w ogóle. A mi moje umiejętności. Gościu, o, 200. Wiesz, że mnie zabiłeś tylko dlatego, że moja podłoga mnie wypchnęła do środka. Dobrze ci tak. Dobra, jak raz cię zabiję, to będzie coś. Aha! Kasza. Ja nie mogę. Ej, serio. No ja lubię kaszę. Ja bardzo lubię. A dzisiaj jeszcze stary zjadłem omlet z kiełbasą. A ja dzisiaj jadę lunch. A ja nie mogę sobie pojechać po lody. Bo? No jak się wydaje. Korona to nie. Jak to powiedzieli naukowcy? Z ziemi włoskiej do polskiej. Właściwie to z Chin, ale no. Nie będę się sprzeczył. Ale to przeszło stary z Włoch. Przeszło z Włoch do Polski. Jest takim mem. Ja mogę ogólnie potem ci wysłać. Jak wyglądają podróbki mamby? Co one robią, te owoce jedno takie? Nie. Proszę, nie. To jest Instagrama memik. Czy te owoce się... Cimcirinczy? Tak. Sprawiałam, że ich gatunek nie pójdzie szybko tak w zapomnienie. No serio, kiedyś tak zrobię, zobaczysz. Ja tak się nie mogę doczekać. Wiem. A nie mogę się rajdować na wizji. Nie, szczerze? Raz się chyba zrajdowałem. A w życiu... No i nie... na tych wszystkich wyciętych scenach. A nie, nigdy nie zrobiłem wyciętych scen. O, dzięki. Nie! Nadal dzięki? Tak. Jak ja kocham stronę. Ale raz wygrałem bilet. Raz, a ja ile? 5, ale ty się pocisz. Nie no, oczywiście. Ja się pocę i tak dalej. Wiesz, ja chyba ja jutro też nagram streama. Bo ja mam streama te, więc... Aha, ja przysunę przez ścianę u ciebie. Ha. Ha. Nie, haha. Chciałbyś. Ja pokazuję skilla na kreatywnym, a na zwykłych jestem, grach. Jestem botem. Lotosu. Jestem kwiatem lotosu. Nie? O nie, przypomniałem się jeszcze nazwy PD Paradise, gdzie było odcinek ze z Brickerberry tam. Tak, wiem, oglądałem. I szukali tego misia. Pamiętasz, jak temu takiemu bez rąk wsadzili w coś petardę? I mu się rozłożył jego kolega wyglądał jak potwór ze Stranger Things. Tak.
Pamiętam. Już wiemy, jak nagrali tego potwora bez efektów specjalnych. No. Znaczy musieli go tylko pomalować, ale tam od środka chyba nie musieli. Rozczłonkowali to też. Dobra, nie, ta osoba robiła za ciało, a choć głowę robiła za pewnie pięść. A za głowę służyło co innego. Nie no, pozdro dla kumatych naprawdę. Bo to trzeba było oglądać serial. Ale jaki? Stranger Things czy Paradise? Pit Paradise i trzeba było mniej więcej wiedzieć, co to jest Stranger Things. W sumie kto w tych czasach nie... 200, prawda? Dobra, jestem lepszy. Kto w tych czasach nie ogląda Stranger Things? Może inaczej, kto nie oglądał? No, ja. Ja nie oglądam. Oglądałem może tam z pierwsze trzy odcinki. W dodatku nie oglądałem od... tam mi się... Oglądałem z kolegami, jak tam oglądaliśmy, gdy byłem u niego. Dobra. Wszystko wybaczę, ale nie oglądanie Riverdale. Mam jego mam dosyć tego, wiesz czemu? Bo dziewczyny z mojej byłej klasy, nie? Jedna typiara w ogóle w podróż do Berlina wzięła książkę. Zgadnij jaką. Riverdale. Co oglądały w pociągu? Riverdale. Riverdale. Z miasta. Cześć. Cześć. 200. Nie zrobię tego, nie ma opcji nawet. Ale że wygra 10 razy pod rząd, czy że walniesz w biurko? Ale biurko. 3 godziny. No już następnego dnia na live'ie. Ja Ej, pamiętasz, jak się ze mną teamowałeś z Jojem na mnie? Ej, szczerze? Ja rozwaliłem jedną rzecz w swoim życiu przez Rage'a. I to nie były klocki Lego. To była rzecz, za którą zapłaciłem 25 zł. Pochodziła od Tracera. Podkładka. Tak, bo się na mnie ten... to było napisane, że jest wytrzymałe. A tak naprawdę, pierwszy dzień w dodatku w biurko. To chyba tak mocno walne, że te wibracje przeszły na podkładkę i się ułamała nóżka. Drugi cios, to samo. A to bodajże 7 sezon. Help yourself. Ej, ty wiesz, jak mi się zdecydowanie lepiej gra na tych ustawieniach? Myślę, jak chodzi o czymś. Kurde. Na co ogólnie mi się lepiej gra, strzela i tak dalej? Bo miałem taki ogólnie powaliłem jednego typa, że wypryłem w niego dwa magazynki, trafiłem go 4 razy i dopiero wtedy zginął. Bo miał, nie miał kewa. W ogóle ja tam mieliśmy zagrać z pingwinem, ale chyba z tego dzisiaj nic nie wyjdzie. Bo spróbujemy jutro, tam napiszę na grupie. Z Kingiem czy z pingwinem? Z Kingiem. A dobra. Ja cały czas go mylę. To była moja. Nie wiem, kto to Pingwin gościa. Pingwin to typ, który się pruł o wszystko, odchodził z naszego teamu jakieś 5 razy ponoć w jeden dzień i ze zmienia teamy jak buty. Polskie legendy, które odszedł za wcześnie. Polski Pingwin, Minecraft Flow, Multiplay Game Guy, Identity. No szkoda, że multi już nie nagrywa gier, to akurat... Szczerze, ja przez dłuższy czas... Nie mogłem go słuchać, on chyba tak od jakiegoś 2016 zaczął rapować. Czy wcześniej też coś nagrywał? W sensie... Śpiewał na różnych filmikach, jakieś tam... Intra robił, śmieszne i tak dalej. Wiem, ale chodzi o to, że wolałem go, kiedy nagrywa Fortnite, czy jakoś tak. Ale wiesz, że on nie usunął odcinku, kiedy pokazał swoją mordę. No i? Ty myślisz, że multi... Czy ty myślisz, że multi nie wie, jak on wygląda? Ale nie. Chodzi o to, że jak... I to jest z gry, że jakoś częściowo
On tam... Oglądałem go tak z ciekawości. Odcinek u niego informacyjny. I tam napisał, że tam mówił, znaczy mówił, że tam nie chce się go wyzbyć, tylko po prostu chciał jakoś oddzielić się od tego, że on nadal nagrywa tam CS-a i tak dalej. Ej, dobra, bo... Powinienem chyba zmienić nazwę tego live'a na... gadamy sobie o Multim z Chelmonskim, który ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepsze. Ukośnik wszystkiego najlepszego, Chelmonski. Gwiazdka, smutek, gwiazdka, gwiazdka, odszedł za wcześnie, gwiazdka. Ha, dostał za 40, ale na mus. Hello. Elo 190. Tak nie było ściany. Tak nie było ściany. Takie po chwili słyszymy, jak on wywraca całe biurko i się ląduje tak, jak było. No. To byłoby niemożliwe, no ale... Ej, szczerze, coś ci powiem. Ja tym skinem, którym teraz gram, to on jest z karnetu. I nie grałem. Ja grałem tylko nim, by zrobić wyzwania. Tam były wyzwania do tego skina. Znaczy jedną wersją tego skina grałem. Tą pierwszą, żeby mieć wszystkie z tam drugiego rozdziału pierwszego sezonu, wiesz. Żeby mieć wszystkie wyzwania zrobione. Nawet miałem wszystkie wyzwania do skina za wyzwania. Spokojnie, kolego, nie rajdżuj, bo nam zostało jeszcze jakieś 23 minuty live'a. Znowu liczyłeś na palcach, przyznaj się. Nie. Teraz właśnie spojrzałem na zegarek i w pamięci. No dobra, gościu. Dzień dobry. Do widzenia. Właśnie. Pad, zaskoczę cię. Bardzo mnie zaskoczę. Dzień dobry. Nie! O, dzień dobry! Jakby co, to teraz celowo udaje pięciolatka, żeby się potem zredzał. Z jego pięciolatek wrodzony, z jego pięciolatek i 11-letni zabija. Gościu, mam urodziny, mogę się leczyć. Nie możesz! Co? Jaki hał? 70 HP. Nie ma! Czekaj, bo mama. Za głośno. Ostatnie ostrzeżenie, mamy, mogę się za to uleczyć. Nie, nie możesz. Masz, rzut buteleczką. Jaki opluł, prezent. Co? I see you. 200. Ja 80, sprawdzę, czy ktoś w ogóle jest na streamie. Oprócz ciebie? Absolutnie nie wiem. No na razie nic ciekawego się nie dzieje. W ogóle live trwa dopiero... Aha, bo jak przyjechałem pierwszą godzinę grałem... czekaj, bo ja nie mogę strzelać ani... O, dobra, nie mogę. Ej, no nie jaki? Za karę się leczę. Gościu, ty też mi tak robiłeś, tylko że mi zadałeś... Ale to, ale... 180. 10 HP... Znaczy tobie to jakieś 10 minut nie chciało się odzrobić, więc mówiłeś zabij mnie. Nie powiedziałem zabij mnie, chodziłem po prostu sobie. Nie, mówię, że gdy już to docierało do 10 minut, mówię, dobra stary, zabij mnie, mam dość. Idziemy na coś innego, czy ostatnie 10 rund i na coś innego? My God, ale w sensie gra czy tryb, czy? Gra. Znaczy tryb. A, gra, okej. Możemy pójść teraz na naparzankę, jeśli chciałbyś. Nie miał karnet, tak. Nie mam karnetu. Marcel, który nie wie, co się dzieje.
Marcel, jesteś? Tak, jestem, jest. Jak ty walniesz na tym live'ie, tak się zacznie skrzyczeć, coś tak, że ci takie kuźwa, no jak? Znowu kuźwa przejściane, takie ten komputerysy. Ej, a gdzie ty masz router Wi-Fi? To mogę, że mam dla ciebie rozwiązanie. W dużym pokoju. Jest takie coś, a daleko jest twój pokój od niego? Tak. Jest takie urządzenie od Xiaomi, które jak robi z stary, łączy, synchronizuje się z internetem. Na przykład przypiesz je do siebie w... Mam lepszy pomysł. Ale nie, poczekaj. Przypniesz je do siebie w salonie i to stary będzie miał internet 10 razy lepszy niż teraz. Nie! Tak. A nie zdziwiłoby mnie to. Nie. Ej, ale ty tam walisz ty w moją klawiaturę? Nie. Jeszcze nie. Znaczy zaraz mogę ją wypakować z powrotem. Jak chcesz. O, taki. Ej, pamiętasz tego typa Pati, którego wywalaliśmy? Obecnie jest w Puszczy Kwestii. Gdzie jest? Nie, nic. Jest u twoich dziadków? Nie. U osoby, której nawet nie jestem, spokojnie. Czyli? Na Allegro. Kogo? Na Allegro. Ha. Ale go zrobiłem. Ja nie wiem, co ja... Chłopie, ja specjalnie strzelałem, bo jestem solizantem, ale teraz to ja nie mogę strafić. Czego? Ile masz HP? Dużo. W sensie 3 kity jestem, jak chodzi o kilo. No akurat tu się nie zabudowałem i ten tutaj pijam. Wieszcie. 200 masz dziewczynę w mieście. Nie mam. Znaczy to może uda nam się zaprosić dwie osoby, powiem, że siema, jesteście na live'ie. Dawajcie boksy 2v2. Tak, ja jestem z tobą. Nie, ja z moim typem. Haha, dobry żart. Następne. Ale mi się pokazało, że ty celujesz w schody, a potem tak jakby się na full speedzie obudzić takie... No way. No bo tak było, gościu. O, patrz, lewituje. W ogóle wiesz, że jak się skończy runda, będziesz kucał? To będziesz kucał, jak się zlepisz? To kucaj. Teraz to już nie mogę, nie? No nie. Dobra, jeśli chcecie, żeby on tańczył na róży, zostawiacie 1000 złapek w górę. Ogólnie on mówi do lustra, wiesz? Bo on ma lustro przy komputerze, byłem u niego, więc wiem. Przez... Ty masz lustro przy komputerze, nie ja. Nie mam lustra. Takie... Nawet gdybym chciał, to bym nie miał. Ale dostał za 200, ty. Dobra. Jesteś ślepy? Nie. Dostałem za 80, cepie. Widzisz ten movement, kobry? Widzisz ten movement? Co myślisz, jak ty walisz? To nic jak wali. Ta pewnie główką o stół, jakiego mam kiepskiego pana Fortnite'a. Z swoim gnatem. No nie myśl sobie, mój pies jest niebezpieczny, ale nie ma. Chcesz wkurzyć pieska? A dostał. Jeszcze stare dwie rundy i dawaj, może ugra się jeszcze jakieś dółko. Albo liko. Nie starczyłoby nam czasu. Za dużo masz Fortnite na kanale.
Znaczy ja planuję ogólnie nagrywać odcinki z LOLa. Znaczy, bo Fortnite to jest motyw przewodni ogólnie, ale też będę nagrywał na przykład Robloxa, może mi się zdarzy Paladinsy. Nie, Paladinsy. LOLa. Ej, bo ty chyba mi się wydaje, że mainiłeś tego Master G, czy jak on to miał. A po co? O mordę, jak mi wyskoczył. 7 HP. Zobaczysz, kiedyś tak zrobię. Kiedyś tak walnę. A nie wiem, co ci chodzi. Biurko. A ja tylko na to czekam. Jak będę streamował, to tak będzie. A że nie będę streamował, to nigdy tego nie zobaczysz. Idź wierzcie. Ajdź. Dobra. Chodź na tego. Mogę z tobą jutro pójść na LOLa. Okej. Nie, co to było? Co to było? Ty podłożyłeś papugę, czy jak? Czy nie wiedziałeś, że mam papugę? To patrz na to. Patrz na to. Dobra, moi widzowie ogłuchną zaraz przy takich idiotach. Nie, to było ciche. Gdyby wiedzieli, co się działo wczoraj. O nie! To granie na padzie, prawda? Nie, to jak się tak śmiesznie darłeś. A, to wtedy grę na padzie. Tak. Ale to było przed odcinkiem. Help yourself. Albo nie, bo będę miał płacę za busa i będę miał jakieś minusy, potem i odsetki będę płacił i... Jakby ktoś pytał, tak, on jest chory psychicznie. O, patrzcie, pokażę wam, jak wyglądał na początku Deadpool. Powiedział ja? Ten, który właśnie myśli, że to jest Deadpool. Nie, to nie jest Deadpool, choć w sumie jakby tak wygląda, to by jakby była... Jakby tak napisali, jakby mógłby taki skin trafić do sklepu i by się nazywał pewnie zerznięty Deadpool przez 5-latka. Chyba Deadpool po 5 piwach. Albo Deadpool, kiedy pomylił stronę. Fajny skinek, nie? W ogóle to nie jest starter pack. Nie. Chciałbyś tego skina, którego teraz założę? Chciał? Gdzież ja go mam? Tak? Załóż. Przyznaj się, jakbym tego nie powiedział, to byś tego nie założył. Nie, gościu. Ja to założyłem i wtedy powiedziałem, że nie masz tego skina, to powiedziesz, że masz, no to załóż. Mam w innej formie. Ej, w ogóle ja w pełni Deadpoolowy jestem, nawet wziąłem Quinjet Avengers, którego ty też masz. Tak, mam. Thanos. Fajnie by, gdyby był skin Thanosa. O Jezu, on byłby bardziej ulany od Brutusa. Był bardziej ulany od bananka. Ale pytanie, którego? W garniturze czy bez? Obydwu. A ty wiesz, kto jest lokajem bananka w garniturze? No, nie wiem kto. Deadpool. Jest to nawet pokazane na streamie. Poczekaj, ty się jarasz? Przed tą kuźwa stoi podróbka Deadpoola. Kuźwa obs... Znaczy, to ja Deadpool, naprawdę. Tylko mnie ptaki obsyrały. No wow. Myślisz, że ja tego też nie mam? Co, myślisz, że mi skoczy z taką emoteczką? Zatańcz to! Czy ty się kłócisz z jakimś 5-latkiem? No najprawdopodobniej tak. Powiedział! No dobra, to sobie przejrzę czat na szybkości. Jak albo myślisz, co napisał Jankes?
że jesteś słaby. Nie, napisał Chelmonski, dobrze grasz. Wiem. Nie no, żart. Nawet nie spojrzałem na czat, bo nic mi się nie chciało. Znaczy, co mi się nie chciało zrobić. Wyleciałeś za wcześnie, teraz dostaniesz lepy. Nikt nie ogląda. Docinka zleci. 9 minut zostało do końca live'a. Znaczy po tym, ogólnie po tym, jeśli to nie będzie taka szybka śmierć. Moja lepsza. Nieprawda. Tekstury. Halo, tekstury Marcela. Mogę. Dobra, mam broń i pompę. Dobra, ta gra mnie chce wytentegesować. Myślisz, że mi się kolego wczytały teksturę? Gościu, pierwszy domek, nie? Ja pierdzielę, jak się wystraszyłem. Chyba ja mam co pakę na lepce. Pompa. Ej, mapa, chodź. Ja mam też typa. Ej, ja mam laga. Nie, dobra, typo dostał za 102. Gdzie ty jesteś? Ekspert. Dobra, ej, typo mnie stary przeszukał. On cię zaraz znajdzie. Nie idź do niego.